Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. W dzisiejszej dosyć krótkiej lekcji zamierzam Wam wytłumaczyć różnicę między Radfahren, Fahrradfahren albo mit dem Fahrrad, Fahren oder kommen, albo kommen, tak? W każdym bądź razie, gdzie jest różnica między Radfahren, Fahrradfahren czy mit dem Fahrrad? Moi drodzy, jeśli chodzi o Radfahren albo Fahrradfahren, to znaczy dokładnie to samo. To znaczy jeździć na rowerze. Popatrzcie się. Rad, oj, mucha mi tu lata. Rad to jest koło. Więc Niemcy mają taki tok myślenia, jak to jest w Gwarze Śląskiej, że oni jeżdżą na kole. W Gwarze Śląskiej mówią jeździć na kole, czyli na rowerze. Więc tu jest ten sam tok myślenia. Rad to jest koło. Samo rad to jest koło, czyli Radfahren. Albo może być też Fahrradfahren. Das Fahrrad to jest rower. Co po niektóre osoby, a mam tu na myśli osoby, które nauczają języka niemieckiego i mam na myśli tutaj osoby niemieckojęzyczne, mój były native speaker twierdzi, że wyrażenie Fahrradfahren może nie tak, że nie jest poprawne, ale nie jest zbyt ładne, że to jest takie trochę masło maślane. Może i tak jest, aczkolwiek Niemcy bardzo często też używają tej wersji, po prostu Fahrradfahren. Ale, kochani, moim zdaniem, jeśli osoby niemieckojęzyczne dane wyrażenia używają często, normalnie w życiu codziennym, no to my osoby, my obcokrajowcy nie powinniśmy się bać również tego używać. Dlatego tak, możemy powiedzieć, tu przygotowałam takie zdania, na przykład Ich fahre sehr gern Rad albo Ich fahre sehr gern Fahrrad. To znaczy dokładnie to samo. Jeżdżę bardzo chętnie na rowerze. Ich fahre sehr gern Rad albo Ich fahre sehr gern Fahrrad. W czasie przeszłym możemy powiedzieć Gestern bin ich Rad gefahren. Albo gestern bin ich Fahrrad gefahren, czyli wczoraj jeździłam na rowerze. Czyli albo Rad, albo Fahrrad. Możemy też na przykład takie zadać pytanie: In welchem Alter sollte ein Kind Rad fahren können? Albo in welchem Alter sollte ein Kind Fahrrad fahren können? To znaczy, w jakim wieku powinno dziecko umieć jeździć na rowerze. Możemy też na przykład zadać pytanie: Wie kann ich meinem Sohn Fahrradfahren beibringen? Wie kann ich meinem Sohn Fahrradfahren beibringen? Czy lub wie kann ich meinem Sohn Radfahren beibringen? Oj, moje okulary. Czyli jak lub w jaki sposób mogę nauczyć mojego syna jeździć na rowerze? Beibringen? O tym kiedyś nagram lekcję. Jeśli ktokolwiek z Was zastanawia się, czemu to nie ma lernen czy unterrichten, o tym kiedyś nagram osobną lekcję. Czyli rozumiemy, po prostu Radfahren albo Fahrradfahren, po prostu jeździć na rowerze. Kiedy zatem mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad, mówiąc tak najprościej, to jest odpowiedź na pytanie womit. Czyli na przykład womit fährst du zur Arbeit. Czyli czym, tak? Womit tutaj w tym zdaniu będzie znaczyło czym jeździsz do pracy. Czym? I odpowiadamy mit dem Fahrrad. Lub całym zdaniem ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ja jeżdżę do pracy, po polsku powiemy też na rowerze, nie? Lub ja jeżdżę do pracy rowerem. O, czym rowerem? Po polsku, w języku polskim też możemy w taki sposób powiedzieć. Czyli odpowiedź na pytanie czym? Odpowiadamy rowerem. Albo do kogoś przyjeżdżamy, ktoś się nas pyta womit bist du gekommen? Albo gefahren. Womit bist du gekommen? Albo gefahren. Czyli czym przyjechałeś? A my odpowiadamy, bo ktoś myślał, że przyjedziemy autem? Nie? I taki zdziwiony ten ktoś może być, że no nie widzi samochodu, no to womit bist du gekommen albo gefahren.
A my odpowiadamy: my ten farad. Czym? My ten farad, rowerem. Tutaj nie musimy całym zdaniem odpowiadać, wiadomo, w życiu codziennym rzadko odpowiadamy tak całym zdaniem. Więc tutaj czym? Odpowiedź: my ten farad, czyli rowerem. Albo możemy powiedzieć tak: ich bin mit dem Fahrrad gekommen, czyli przyjechałam rowerem. Przybyłam, ale też przyjechałam gekommen, tak? Ich bin mit dem Fahrrad gekommen. Czyli tu też jakby precyzujemy, że ja tym rowerem przybyłam, przyjechałam. Czym? Rowerem. Lub po polsku też mówimy na rowerze. Dlatego często zastanawiamy się, no gdzie jest różnica między Radfahren, czy tam Fahrradfahren, a mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad jest to takie nasze rowerem. Czyli czym? Rowerem. Womit bist du gekommen? Mit dem Fahrrad. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne, kochani. Dziękuję i do zobaczenia.